Mniej zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 23 do 6 rano. Tak zmieniło się miejscowe prawo zmierzające do ograniczenia spożycia alkoholu w naszym mieście. Radni podczas środowej sesji nieco zredukowali maksymalną dopuszczalną ilość wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Łącznie takich zezwoleń będzie o 10 mniej niż dotąd przyjmowano, dokładnie 485. Najwięcej zezwoleń, 195, przewidziano dla przedsiębiorców oferujących niskoprocentowe napoje zawierające do 4,5% czystego alkoholu oraz piwo. 145 zezwoleń zostało przewidzianych dla przedsiębiorców. Przedsiębiorców sprzedających napoje zawierające od 4,5 do 18% alkoholu z wyłączeniem piwa. I tyle samo dla sprzedających trunki mocniejsze niż 18%. Nocny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych nie dotyczy lokali gastronomicznych, ale dotyczy siedmiu suwalskich całodobowych sklepów oferujących alkohol oraz jedenastu stacji benzynowych posiadających koncesję na taką sprzedaż. Prócz nich kilku sklepów czynnych do 24. Trzecia z uchwał suwalskich radnych ustanowiła zasady sytuowania punktów sprzedaży i spożywania alkoholu. Zgodnie z nowym miejscowym prawem całkowity zakaz Sprzedaży i spożywania wyskokowych napojów obowiązuje w miejscach oddalonych o mniej niż 40 metrów od przedszkoli, szkół, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, internatów, placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz od kościołów. Całkowity stały zakaz sprzedaży, wnoszenia i spożycia alkoholu obowiązuje na obu suwalskich bazarach, w akwaparku i wpływalni OSIR.